większa cenzura w piractwo internetowe. Sejm odrzucił kandydaturę na rzecznika praw dziecka. Oznacza to, że cała procedura jego wyboru rozpocznie się od początku. Na stanowisko została zgłoszona Ewa Jarosz, którą poparła Platforma Obywatelska Nowoczesna, a także Paweł Kukiz-Szczuciński z rekomendacji Kukiz-15. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie całej naszej rzeczywistości społecznej, politycznej, gospodarczej, a ponieważ pewne perturbacje moje zdrowotne spowodowały, że przez ostatnie 4 lata miałem troszeczkę więcej czasu w trakcie rekonwalescencji na różne jakieś takie rozmyślania i dużo spełniania bieżącej informacji, wiedzy na temat pewnych zjawisk społecznych. No to właśnie chciałem Państwa spytać, ile faktycznie na Państwa uczelni studenci różnych kierunków są uczeni etyki? Bo to jest o tyle istotne, że gdziekolwiek ja miałem okazję rozmawiać z różnymi przedsiębiorcami, mimo tego, że wielu osób w naszym kraju jest ochrzczonych, jest wierzgowanych, bierze śluby kościelne, funkcjonuje w społeczności katolickiej, chrześcijańskiej, to okazuje się, że w pracy nie zawsze postępuje etycznie. W życiu nie zawsze postępuje etycznie. Czy to ktoś jest, przepraszam, przedsiębiorcą, czy jest ktoś grafikiem komputerowym, czy psychologiem, czy psychiatrą, czy lekarzem, czy informatykiem. Sam mogę podać różne przykłady na ten temat. Nie chcę tego koniecznie robić na konkretnych przypadkach, ale tak bywa. Bo ja sam miałem okazję odwiedzić różnych lekarzy, konkretnych jakichś tam specjalności. I się okazywało, że wiele osób się zasłania procedurami, wiele osób zasłania się różnymi, że tak powiem, podręcznikami, a czasami po prostu brakuje takiego ludzkiego i takiego, bym powiedział, etycznego podejścia do wielu spraw, żeby tylko nie zasłaniać się po prostu przepisami od przycinka do przycinka i w wielu miejscach tak jest. Nie czas, żebym miał Państwu podawał wiele różnych konkretnych przykładów, ale miałem okazję rozmawiać z moimi znajomymi z wielu branż, a ponieważ ja pracowałem przez 20 lat na własnej działalności jako ktoś, kto załatwia różne kredyty na domy, mieszkania, budynki firmowe, na różne przedsięwzięcia. Także miałem przekrój rozmowy, okazję rozmawiać z przedstawicielami bardzo wielu branż, od małych przedsiębiorców po dużych przedsiębiorców, po przedstawicieli administracji państwowych, prokuratorów, sędziów, policjantów, lekarzy, psychologów, terapeutów, nauczycieli akademickich. Także znam dosyć dobrze duży przekrój naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o pewne zachowanie, jeśli chodzi o pewne podejście do różnych spraw. I tak samo chciałam Państwa zapytać o coś takiego, czego ja nie widzę z programów nauczania, bo się ostatnio tych programów nauczania mocno przygląda, ponieważ moja pociecha, moja kochana córka jest 16-latką, teraz wraca się do uprawnionego liceum, gdzie dalej będzie kontynuowała wiedzę, zdobywanie wiedzy. I no dosyć, bym powiedział, krytycznie mimo wszystko, że głosowałem na te zmiany, które następują, że tak powiem. Uważam, że pewne zmiany wolno następują, zbyt wolno następują, jeśli chodzi o pewien poziom jakby patrzenia na to, co jest jakby przyszłością dla naszej ojczyzny, tak to nazwijmy, bo młode pokolenia dobrze kształtowane, jeśli chodzi o tą warstwę duchową, o tą warstwę, jeśli chodzi o relacje w społeczeństwie, o wzajemne poszanowanie, o wszystkie wartości wynikające z dekalogu, plus do tego jeszcze wartości takiego produktywnego podejścia do życia, czyli wykorzystywania własnych talentów i po to, żeby coś zrobić na skrót, żeby coś stworzyć. No nie ma jakby takiego pojęcia, jak ja rozmawiam właśnie z młodymi ludźmi czasami, mam taką okazję, że pewne rzeczy zaczynają się od
prowadzony przez koalicję PO-PSL wraz właśnie z takiej podstawowej pracy organicznej. Tego mi, jak ja czasami słucham właśnie nad Radia Maryja, brakuje, była audycja, ponieważ szanowni goście, którzy są tu w studiu, pani jako dziekan, czy państwo jako wykładowcy, czy pan jako prowadzący, myślę, że w wielu takich segmentach nauczania niestety nie podajecie uczniom pewnej jakby kolejnej rzeczy. Ja w tej chodzi o taką prostą rzecz, którą ja zrozumiałem no dosyć późno. Mimo tego, że gdzieś to podskórnie zawsze wiedziałam, bo moja rodzina wywodzi się ze wsi i tak jak ojciec dyrektor mi raz mówił, trzeba to ziarno zasiać albo zasadzić drzewo, patrzeć, żeby wzrosło, pielęgnować, dbać, żeby był plon albo żeby wyrósła. Ale nie mówiąc o tym, żeby ukształtować kolejne pokolenia. Mianowicie bardzo wielu z nas pracuje w segmencie tych takich, bym powiedział, usług, świadczeń, które wykonujemy na rzecz społeczeństwa, ale najważniejszą tą warstwą dla całej naszej gospodarki, dla całej naszej ojczyzny i naszego społeczeństwa jest to, żeby kształtować jak najwięcej młodych pokoleń ku temu, żeby te pokolenia kreowały miejsca, gdzie będzie produktywność. Bo jeżeli nie ma na przykład rolników, nie ma przedsiębiorców, którzy coś produkują i to sprzedają albo na rynku wewnętrznym, albo eksportują, to nie ma tego podstawowego dochodu narodowego, z którego można zapłacić podatek, a z tych podatków potem można płacić uczelnie. Z tych podatków potem można płacić służbę zdrowia, psychologów, terapeutów, nauczycieli. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Produktów można dać dziesięcinę na przykład na różne instytucje społeczno-kulturalne, już nie mówiąc o kościelnych. Także tym ja chciałbym spuentować moją wypowiedź, żebyście państwo by troszeczkę powiedzieli na ten temat. Co robi państwo uczenia w tym kierunku, żeby tak kształtować młode pokolenia? Bo pytam dlatego, bo moja córka ma 16 lat. Za kilka lat będzie decyduje o tym, gdzie idziemy na studia. I ja jako ojciec mam bardzo dobry kontakt z moją córką i dzieckiem. I też chciałbym coś więcej się dowiedzieć właśnie na temat tego, ile godzin etyki na jego samej sprawie ta etyka wykładana, co jest jakby w programie, jeśli chodzi o filozofię i etykę, jeśli chodzi o państwa studia. Nieważne, czy to jest kierunek informatyka czy pedagogika, ale moim zdaniem tam etyka i filozofia powinna być, co z łaciną, co z greką. I jak państwo kształtujecie te postawy właśnie, że nawet jeżeli ktoś jest informatykiem, grafikiem komputerowym czy psychologiem, on potrafi po państwu uczelni wziąć swoje życie w swoje ręce, coś tworzyć, produkować, tworzyć dochód narodowy brutto, uczciwie płacić podatki w tym kraju. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. No ja tak, zaraz pan Mateusz pewnie powie, ale uczelnia właśnie szczególnie akcent kładzie na etykę, dodatkowo przecież katolicka nauka społeczna na wszystkich teraz jest chyba wprowadzona od jakiegoś czasu te podstawy światopoglądu chrześcijańskie. Zgadza się, no myślę, że najlepszym przykładem tego, w jaki sposób absolwenci potrafią brać życie w swoje ręce, potem tym życiem kierować, były te telefony wcześniejsze, zarówno Błażeja, jak i tego małżeństwa, które potwierdziło to, że faktycznie uczelnia, to przygotowanie moralne dały im fundamenty do takiego funkcjonowania teraz, tworzenia pięknej, wspaniałej rodziny i tak dalej. Jeżeli chodzi o etykę, panie Piotrze, na naszej uczelni, to co ojciec już tutaj wspomniał, tak, czyli katolicka nauka społeczna, podstawy światopoglądu chrześcijańskiego wprowadzone teraz niedawno, w zasadzie na każdym kierunku studiów, mają dać studentom podstawy do dyskusji o dzisiejszym tym świecie, który wydaje się, że staje się w tym świecie multikulturalnym. Do dyskusji z tymi, którzy zarzucają tak często chrześcijaństwu nieprawdę. To dawać argumenty do dyskusji z takimi ludźmi. Ponadto wiem, że etyka jest ogólna i etyki szczegółowe.
taka ogólna, to jest takie wprowadzenie, w zasadzie ono się wydawało na pierwszym roku studentów, bez względu na kierunek studiów, jaki drugi jest kształcony. Ale też te etyki szczegółowe, tak, czyli etyka dziennikarska, etyka w biznesie, tak, dzisiaj też niezwykle istotne, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą, czy zarządzać biznesem i osobom, nie tylko odpowiedzialny ze względu finansowych, ale też w sposób odpowiedzialny ze względu na to ukształtowanie moralne. Więc to też jest niezwykle ważne i myślę, że na naszej uczelni nie ma kierunku studiów, który byłby tej etyki, nauczania tej etyki pozbawiony w jakimś tym wymiarze. To jest około 30 godzin wykładu, do tego ćwiczenia, tak, często przez dwa semestry jest to rozciągnięte, jeżeli chodzi uprzejmie o ten światopogląd chrześcijański, podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Teraz te nowe studia, tak, czy na przykład polityka gospodarcza, finanse i bankowość, które są realizowane jako projekt przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, też jest przedmiot wprowadzony etyka w biznesie. Więc to, co ojciec też wspomniał, no myślę, że tej etyki jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o filozofię, wszystko opiera się na gruncie filozofii realistycznej. Nie możemy mówić o etyce, tak, nie mając też podstaw filozoficznych, etyka gdzieś bierze swoje korzenie też podstaw filozoficznych, więc to wszystko w połączeniu myślę, że potrafi ukształtować człowieka na tyle odpowiedzialnie, na tyle mądrze do dokonywania dobrych wyborów, czego potwierdzeniem były chociażby te wcześniejsze telefony absolwentów i to świadectwo, które mi tak naprawdę tutaj na antenie Radia Maryja skorzystali. Panie doktorze? Ja myślę, że oczywiście podstawy teoretyczne, te fundamenty etyczne są jak najbardziej tutaj pożądane, ale przede wszystkim też przykład, myślę, tej wspólnoty, tak? Przykład od wykładowców, przykład od studentów. I to tak naprawdę gdzieś tutaj odpowiada na to pana Piotra pytanie, jak uczy się tej etyki. No właśnie poprzez swój własny przykład. Czyli robimy to, co powinniśmy robić, tak? Nie ma pewnego jakiegoś konfliktu tutaj. Nie robimy czego innego i nie mówimy czego innego, tylko tak naprawdę to jest pewna taka całość tutaj spójna. I to jest, myślę, najlepszy przykład. Oprócz tych fundamentów, podstaw teoretycznych, my też swoim życiem, swoim postępowaniem pokazujemy faktycznie, jak to powinno wyglądać. I ja tu panu Piotrowi powiem, że podczas moich, co prawda dopiero rok czasu, ale moich zajęć tutaj ze studentami wpadały wielokrotnie pytania, a jak postąpić w tej czy w tej konkretnej sytuacji. Patrząc dalej na szkolenia tutaj sędziów czy prokuratorów, również takie pytania padają, jak mam się w konkretnej sytuacji zachować. I tutaj właśnie jakieś doświadczenie człowieka i pewne jakieś jego podejście jest właśnie tym przykładem, ale zawsze to gdzieś musi wynikać od człowieka. I znowu powracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, o byciu właśnie tym autentycznym, tak? O byciu tym autentycznym i budzeniu tej wiarygodności. Natomiast idąc jeszcze w kolejny taki wątek, tutaj poruszył o pewnej etyce, która jest jakby coraz bardziej się dzisiaj widzi tą konieczność etyki. Ja na przykład naukowych dostrzegam konieczność etosu służby zagranicznej, etosu w dyplomacji, który jest bardzo istotny dla religii międzynarodowej, ale idąc właśnie w biznes, to pamiętam, gdy już się z ojcem dzieliłem tą refleksją, że kiedyś podczas pewnej takiej międzynarodowej konferencji, w takiej różnej dyskusji, jeden właśnie z biznesmenów znanych powiedział, że przez wiele lat, łącznie z tym, że także w więzieniu wiele rzeczy doświadczył, ale jest jednego pewien, że nie ma możliwości robienia takiego dobrego biznesu właśnie bez tych fundamentalnych i podstawowych zasad etycznych. I myślę, że w oparciu o tą wiedzę i teoretyczną, i przykład poszczególnych osób, tutaj mamy byłych absolwentów, którzy się wypowiadali na temat wykładowców i swoich kolegów, jest to po prostu niemożliwe. Czyli ta teoria zawsze musi gdzieś z tą frakcją połączona, ale ta praksis musi być właśnie taka autentyczna, tak? Myślę, że uczelnia tutaj jak najbardziej daje tu właśnie taką prawdziwą dokumenty Także będzie to studia.
będziemy młodzi. Zatem radio tu 24. Bardzo proste, bardzo proste to. O obrotowe. Zależało od nas, też od tego będzie zależała nasza przyszłość, nasz wizerunek. Tak, młody człowiek dostaje pewne narzędzia, które może wykorzystać, tylko kwestia to już jest jego decyzji, tak? Czy on to wykorzysta, czy będzie chciał to wykorzystać, czy dostrzeże sens stosowania tych zasad, tych wartości, które wynosi na przykład tutaj z tej uczelni, ale to już jest tylko i wyłącznie decyzja każdego człowieka. Dziękuję bardzo, proszę, Radio Maryja. Cześć Boże. Agnieszka Zbuszyna, tegoroczna absolwentka kierunku podyplomowego retoryka i komunikacja społeczna. Bardzo miło przypominam tutaj studia na waszej uczelni. Chciałam podkreślić, że wykłady i zajęcia, szczególnie zajęcia z redaktorem Gąsowskim, były bardzo motywujące. I też właśnie miło wspominam swoją grupę, którą chciałam bardzo serdecznie pozdrowić, a w szczególności swoją koleżankę z pokoju. Widzicie Państwo, że Schetyna jest zainteresowany bardzo tymi firmami, no to niewątpliwie chodzi o firmy pożyczkowe we Wrocławiu. Niech to wszystko szlak trafi. To przecież szmat drogi i wysiłek dodatkowy i finansowy i czasowy. Akurat tak się złożyło, że jestem osobą, która poszukuje pracy i że na razie mi się jakoś nie wiodło, bo postanowiłam się trochę podszkolić na uczelni i zdobyć dodatkowe kwalifikacje, co też pozwoliło mi rozwinąć skrzydła. Może poprosimy panią Magdę o słowo do koleżanki ze studiów. Tak? Spędziłyśmy rok w pokoju, więc to trochę zobowiązuje. No, ja bardzo się cieszę, że Aga się dodzwoniła. No, ja tutaj śledzę, że tak powiem, naszą grupę, że właśnie chciałby każdy tutaj się wypowiedzieć, ale jest bardzo duży problem z dodzwonieniem. Myślę, że Aga tutaj jest jako jedna z nielicznych. Ja myślę, że dla Agnieszki to też był taki niesamowity czas, ponieważ szukając pracy też czasami właśnie potrzebujemy jakiegoś motywatora, dodatkowej mobilizacji i właśnie te studia też otwierają poprzez relacje i poprzez słowo właśnie na rynek pracy. Także myślę, że tutaj duży plus i ogromna praca Agnieszki, że tutaj zdecydowała się na te dojazdy, co bądź Lublina, dość odległy. Więc gratuluję. Uregulujemy stan prawny gruntów i pani będziemy Magdaleno? A nie, pani Agnieszko, mama Agnieszki, to pani ma na imię? Tak, Szczęść Boże, Krystyna Terzyna. Pozdrawiam ojca i gości studiów. No w ogóle jak Agnieszka była małą dziewczynką, to zawsze słuchaliśmy modlitwy u państwa na antenie. I mówi, mama, ja bym tak chciała zadzwonić z paciorkiem, a ja mówię, dziecko, chyba to nie dasz rady, bo tam się nie można zadzwonić i tak dalej. A tu proszę, i studiowała u państwa, i teraz się dodzwoniła. I wszystko co dobre, to stamtąd wpływa. Ale najważniejsze to wydaje mi się, że jednak prowadzenie ojca dyrektora. Proszę ojca, my jesteśmy po prostu zafascynowani. Myśmy do tej pory po prostu, no zawsze to tak widzieli z odległości, prawda? Albo na uroczystościach, na Jasnej Górze, albo na transmisji i tak dalej. Ale jak pierwszy raz mąż akurat zawiózł córkę do państwa na uczelni, no to po prostu jak opowiadał dyrektorze księdza Rydzyku, to po prostu coś wspaniałego. To jest po prostu coś wspaniałego. Człowiek, który nie przejdzie przez korytarz, każdego pozdrowi, każdego podda rękę,
no po prostu super. Nawet do tego stopnia, że dziecko wraca z jakąś torbą tam na dworzec, a ksiądz dyrektor jedzie samochodem i mówi, możecie dzieci na podróż. Także to takie miłe, naprawdę. Tylko tyle chcieliśmy tak, to miło nam, tak, w imieniu ojca dyrektora też bardzo dziękujemy za te ciepłe, dobre słowa, ale tak rzeczywiście jest, ojciec dyrektor, też właśnie radio, telewizja, uczelnia, to też tak zależy mu nawet na tym, no i nawet ta tożsamość, żeby Polacy tak, też byli. Tak. Myśmy, jakby powiedzieć, dlatego ta kultura, tak, bo też za Janem Pawłem II, przecież myśmy byli ponad 120 lat w niewoli, no i gdyby nie kultura, nie byłoby narodu polskiego. Przecież nie mieliśmy wtedy oręża, no jak mieliśmy walczyć, nas nawet nie było. Rozdarli nas, no, a właśnie kultura, czyli za tym wiara, tradycja, tu była to ta tożsamość, więc i w dzisiejszych czasach dlatego tak zabiegamy, bo się zdecydowaliśmy, żebyśmy tego nie rozdrobnili, nie, żeby się to nie rozpłynęło wszystko, ale żebyśmy byli dumni z tego, kim jesteśmy i ten depozyt nieśli i też odkrywali swoje miejsce, swój czas, swoje zadania, swoją odpowiedzialność, konsekwencje wyborów w naszą życiu. Właśnie trochę tego brakuje na innych uczelniach. Córka była na prawie tutaj w ogóle na naszej lubelskiej uczelni i mówi, że my po prostu zupełnie inna atmosfera. Inni ludzie, jak gdyby przykładnie z góry. Także jak najczęściej tak, więc wie pani co, my musimy się nawzajem motywować. Góra-dół, a dół górę. Prawda? My musimy sobie nawzajem stawiać wymagania, nie tak, że macie coś do powiedzenia na mój temat, to wszyscy wiedzą, tylko nie ja. Właśnie tak, powinno być tak, że idź do tego, którego to dotyczy. Tak się buduje i relacje, i odpowiedzialność, i to, że się ludzie zmieniają. Bo tak to tylko wszyscy źle o sobie myślą, a my się nie zmieniamy. Nie mamy motywów do nawracania, do zmieniania, do pracy nad sobą i później dla sprawy, dla ojczyzny, dla siebie nawzajem. Tak. Jak się tylko patrzymy na siebie, to się mamy dość, a my się nawet nie znamy. To tak być nie może. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy całą waszą rodzinę. Również pozdrawiamy. Kurczę, pięknie. Ktoś nas motywuje. No to spróbujmy. Te głosy, to co jeszcze, co warto byłoby, może powiedzieć państwa jeszcze doświadczenie i z uczelnią, i związane z tematem. Takie słowo podsumowanie. Jasne, tak. Pierwszy głos pani Magdalena. Tak podsumowując troszeczkę, myślę, że uczelnia jest takim miejscem, gdzie promuje się wartości. Prawdę, miłość, przyjaźń, sprawiedliwość, wiele. Ale też, gdzie przenika się i duch, i intelekt. Gdzie możemy spotkać naszych mistrzów, autorytety. I to wszystko wpływa na jakość naszych doświadczeń. Ja przynajmniej po tym roku tutaj bycia na uczelni mogę o takich doświadczeniach mówić. A ta jakość doświadczeń w dość istotny sposób wpływa na właśnie jakość mojego wizerunku, na jakość mojego być. Dlatego taka uczelnia z takimi filarami rzeczywiście jest warta i godna polecenia. Dziękuję też. Może przyjdę do pana Piotra, żeby, bo pani dziekanki teraz nie była w pierwszej części. Też mówiła o tym integralnym kształceniu, o wychowaniu. To też cały czas podkreślamy. Etyka i filozofia jest dosyć rozbudowana tych godzin. Tutaj pan Mateusz Kaleta o tym mówił. Nawet tego prawa chyba nie wymaga. Takie ministerialne wymogi nawet nie są. A dodatkowo właśnie ojciec Krąpiec kiedyś dodawał podwaliny naszej uczelni, bo taką wizję miał ojciec rektor, ojciec Tadeusz Rycyk.
dyrektor Radia Maria, założyciel uczelni, żeby właśnie tak to wyglądało. Więc tutaj posiłkował się wielkim umysłem, wielkim człowiekiem, jednym z największych filozofów polskich, ojcem właśnie Kropca. Pan Mateusz Kalenda. Często czytaj perspektywę właśnie organizacji czy funkcjonowania, warto to podkreślić, bo brzmiało to już gdzieś też w tej pierwszej części rozmowy w telewizji trwa, że uczelnia organizuje różnego rodzaju konferencje, różnego rodzaju spotkania, które miejsce zrzeszania wielu osób. I tam też kładziemy duży nacisk na właśnie na etykę, tak? Chociażby tematy kongresów międzynarodowych, które się odbywają. Przestań myśleć o pieniądzach. Myśl, jak ma też konferencja dotycząca obok. Więc warto na to spojrzeć, że faktycznie duży nacisk na to kształcenie. Kształcenie charakteru, nie tylko na kształcenie ale też przede wszystkim zależy wszystkim. Na tym, żeby ci młodzi ludzie opuszczali uczelnię, dobrze ukształtowani. Ja tego doświadczyłem, też mogę o tym zaświadczyć, że te 5 lat, które tutaj spędziłem, nie uważam, żeby to były lata stracone, wręcz przeciwnie. Bardzo wiele mi te lata dały, wiele zyskałem, wiele rzeczy zrozumiałem, na wiele też rzeczy się otworzyłem. Tak, gdzieś nauczyłem się takiej otwartości na drugiego człowieka, odwagi, też w przełamywaniu samego siebie, pokonywaniu też jakichś barier, które gdzieś człowiek sam w sobie nosi. Bo musimy pamiętać, że dzisiaj o komunikacji też tutaj wizerunku jest komunikacja interpersonalna, kiedy wychodzimy do drugiego człowieka, ale też przede wszystkim jest ta komunikacja intrapersonalna, która zachodzi gdzieś w nas. Jeżeli my jesteśmy sami integralni, spójni wewnętrznie ze sobą, to wtedy łatwiej nam jest otworzyć się na drugiego człowieka i łatwiej z tym drugim człowiekiem się spotkać, a uczelnia tego pomaga. Zachęcam wszystkich, którzy może jeszcze podejmują decyzję, bo są w trakcie poprawek egzaminów maturalnych, czy jeszcze nie przemyśleli. Rekrutacja jeszcze nie zamknięta. Rekrutacja nie zamknięta, cały czas trwa, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Dyrektor nawet wspominał, że dla 30 chyba studentów nawet pierwszy ten stopień może być za darmo. Nawet że we wrześniu, we wrześniu to się zgłosili, bo zdawali te egzaminy teraz. Czasem też się tak zdarza, że po prostu są ludzie młodzi, ambitni, którzy może nie stać tak na podjęcie studiów, już nie byłoby ich stać. Więc też takich zachęcamy do tego, żeby pieniądze nie były też jakąś przeszkodą do tego, aby podjąć to wyzwanie studiowania, otworzyć się na świat. Więc myślę, że to też jest dobry pomysł, nie tylko ze względów takich promocyjnych, ale też ze względów takich wyjścia do drugiego człowieka, człowieka, który może jest potrzebujący, który może sobie jakoś tak mniej w życiu jeszcze poradził, ale chce realizować swoje pasje, chce realizować swoje marzenia, więc tego zapraszamy. W tym roku pierwszy dzwonek na początku października, ale inauguracja 2018 roku. Jak mówiła pani dziekan, wspominała 20 października. I pan doktor Paweł Adam Makowski. Myślę, że uczelnia jest uczelnią, która oferuje bardzo szeroką gamę tutaj studiów, szczególnie jeśli chodzi tutaj o studia podyplomowe, ale też studia pierwszego, drugiego stopnia, ale też przede wszystkim myślę, że też trzeba mieć świadomość tego, że po ukończeniu tych studiów absolwent jest bardziej atrakcyjny na rynku pracy właśnie poprzez tą specyfikę kształcenia i tej teorii i tej praktyki, tych warsztatów, które dają też już takie doświadczenie, takie pierwsze kroki właśnie w tym życiu zawodowym. Dlatego osoby, które są niezdecydowane, osoby, które gdzieś poszukują swojej tutaj drogi uczelnianej, myślę, że wybór Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie bardzo dobrym wyborem, nie tylko poprzez kwestie tutaj samych praktyk czy studiów, ale też pewnej specyfiki, która jest na uczelni, pewnych relacji, które gdzieś po tej uczelni zostają. Także jeśli mogę jako osoba prowadząca zajęcia tutaj w szkole powiedzieć coś tak od siebie, z takiego doświadczenia, to jak najbardziej zachęcam
także nawet patrząc tutaj z punktu widzenia wielu osób, znanych osób, które gdzieś tutaj w szkole i wykładają, moich kolegów, koleżanki. I to jest, myślę, też bardzo cenne doświadczenie, że osoby z pierwszych stron gazet, z telewizji możemy tutaj spotkać, możemy porozmawiać, zapytać ich o pewne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim tutaj mam na myśli studentów. Daje to też ich doświadczenie i pewne obycie, a to obycie jest bardzo ważne w tym życiu, w życiu właśnie już zawodowym i życiu dorosłym człowieka. Także jak najlepiej, jak najbardziej tutaj oczywiście zapraszam też w chmury Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wszystkich tych, którzy właśnie myślą o wyborze studiów i wyborze uczelni. Bardzo dziękuję Państwu za czas poświęcone nam po godzinie 18. I teraz byli podczas tych rozmów z nami pan dr Paweł Adam Makowski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, pan pewnie jest pierwszy raz w studiu Radia Maryja. Tak, jestem pierwszy raz. Tak. Kogo chciałby pan pozdrowić? Serdecznie oczywiście pozdrawiam ojca dyrektora założyciela Tadeusza Rydzyka, wszystkich współpracowników jego, ojca rektora, wszystkich, całą kadrę naukową Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, studentów także również. Pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj moich interlokutorów, z którymi miałem przyjemność tutaj uczestniczyć w trakcie tego nagrania, oczywiście ojca prowadzącego również. Moją rodzinę z Gorzowa Wielkopolskiego, wszystkich moich przyjaciół z Poznania, z Opola i z innych zakątków świata bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Była też pani Magdalena Gąbelek, absolwentka studiów podyplomowych, retoryka i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu z zawodu psycholog. No, pani w liceum w szkole średniej w Tomaszu. No, to myśl. Tak, pani też jest pierwszy raz. Pierwszy raz w radio i tutaj wcześniej w telewizji, także taki dzisiaj rzut na głęboką wodę. Kogo pani chce pozdrowić? Uśmiecham się oczywiście do tutaj zgromadzonych studio, ale też chciałabym pozdrowić i podziękować kochanym wykładowcom, z którymi mogłam przeżyć taką piękną, duchową i intelektualną przygodę. Oczywiście moją kochaną grupę, z którą mogłam bliżej się poznać i z którą nadal mam nadzieję, że wciąż będziemy utrzymywać kontakt. Oczywiście całą moją rodzinę, rodziców, babcię i dziadka, którzy generalnie bardzo tutaj zawsze kibicują i pytają, a jak tam w Toruniu? Kiedy tutaj jeździłam, cały minęły domyśl, moje liceum. Się po wojnie, bo rzeczywistość.
naszym bogactwem, on jest naszą siłą, on jest naszą nadzieją. On głośni Chrystusa, uważamy z największego miłości wobec naszego narodowego kontynentu i zapłacimy sposób, żeby odprawiać w świecie. Zapraszam ze święta, prawie się metropolita kanoniczna. Serwis przygotował mi przedstawię Przemysław Kołaski. Sakramentu dla skrócenia czasu, śpiewano i tak, w ten sposób Eucharystia
Wyjaśniania słowa Boga. Czytamy w
relacji. Marię należy więc czcić jako realną kobietę, żyjącą w specyficznych warunkach tamtej epoki, co jeszcze bardziej podkreśla niezwykłość jej osobowości i wielki duchowy form. Na czym polega przedostatnia z zasad podanych przez Pawła VI, zasada naśladowania Maryi z pobożności, wyjaśnia on sam pisząc. Przede wszystkim Kościół zawsze zalecał wiernych do naśladowania Najświętszą Marię Pannę, z pewnością nie z powodu rodzaju życia, jaki prowadzi, a wynikiem warunków społeczno-kulturalnych, jakich ich życie się rozwinęło, obecnie niemal wszędzie przedawnione. Lecz dlatego, że w określonej sytuacji swego życia całkowicie z poczuciem odpowiedzialności przylgnęła do woli Bożej, że przyjęła Jego słowo i wprowadziła je w czyn, że jej działanie było ożywione miłością i wolą służenia, że okazała się pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa. A to z pewnością ma powszechną i trwałą wartość sobą. Jak już mówiłem w poprzednich audycjach, naśladowanie Maryi to jeden z najważniejszych przejawów należnej jej czci. Ten wątek rozwijał święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, podkreślając przede wszystkim niedościgniony wzór Maryi w zakresie wiary. Słowa, które do niej wypowiedziała święta Elżbieta, gdy przekroczyła wrót dom, błogosławiona i zaś uwierzyła, znalazły potwierdzenie w wielu opisanych przez ewangelistów sytuacji, szczególnie pod krzyżem. Tam Maryja, uczestnicząc w męce swego boskiego syna, doświadczyła niezwykle bolesnej próby wiary, co święty papież nazwał podnosą wiary. Pod tym względem, na przykład, może być ona wzorem do naśladowania dla każdego, kto staje bezradny wobec cierpienia, wobec utraty najbliższych i wielu podobnych sytuacji. Od Maryi możemy też uczyć się rozmodlenia i życia Słowem Bożym na co dzień. Jak bardzo znała ona Pismo Święte, świadczy fakt, że w czasie zwiastowania Biblia zasłonęła w orędzie Marchalina, dobrze wiedziała o czym także. Jedyne pytanie, jakie postawiła, dotyczyło jedynie sposobu, jak stanie się matką bez naturalnego pożycia z mężem. Kiedy niedługo potem przyszła do Elżbiety, wyśpiewała Magnificat, a więc hymn uwielbienia Boga. Hymn ten jest niemal dosłownym cytatem z pierwszej księgi Samuela, cytatem słów Anny, matki Samuela, dziękującej za tego właśnie syna. Wymowne świadectwo o rozmodleniu Maryi dał święty Łukasz, który dwukrotnie nadmienił, że Maryja wszystkie te sprawy związane z wcieleniem Syna Bożego rozważała i zachowywała w swoim sercu. Ostatnia z zasad zdrowej pobożności maryjnej, jaką wskazał błogosławiony Paweł VI, dotyczy hierarchii nabożeństw maryjnych. Nie wszystkie, nie w jednakowym stopniu, bowiem stosowane dotychczas w Kościele formy kultu maryjnego spełniają omawiane tu zasady soborowej mariologii, zdrowej duchowości oraz pobożności maryjnej. Wiele z nich należy zrewidować pod kątem ich zgodności z nauką soborową. Jeśli chodzi o modlitwy maryjne, to papież Paweł VI zaleca szczególnie Zdrowaś Maryjo, a tym samym Mariusz Pański, Magnificat i Różaniec. Do tej listy należałoby ponadto dopisać Litanię Loretańską, Akatyst, czy bardzo popularne u nas godziny o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Tym wymienionym tutaj formą czci maryjnej poświęcimy więcej uwagi w dalszych audycjach. Thank you.
Konfederacji Specjalnej Podkomisja Sejmowa. Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o weteranach. Tym samym rozszerzył krąg osób mogących ubiegać się o status weterana. Za przyjęciem ustawy było 46 posłów. Wstrzymało się od głosu. Uchwalono nowelizację stwierdzając, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni. Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zakłada m.in. uchwalona przez Sejm ustawa o spółdzielniach rolników. W czasach globalizacji i dominacji pośredników konsolidacja pozwoli rolnikom na konkurowanie, przypomina resort rolnictwa. Za przyjęciem ustawy głosowało 263 posłów, przeciwko było 127, od głosów wstrzymało się 23 posłów. Samorząd w polityce mieszkaniowej jest dla rządu partnerem, powiedział w Sejmie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Zapewnił, że rząd z każdym samorządem jest gotów realizować projekty w ramach programu Mieszkanie Plus. Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju odpowiadał na pytanie polityków PiS-u m.in. o współpracę władzy państwowej z lokalną na rzecz realizacji tego rządowego programu. Prawa autorskie powinny być chronione, ale nie kosztem wolności w internecie, powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski, odnosząc się do dyrektywy o prawie autorskim. Liczymy na to, że ostatecznie dyrektywa będzie jak najmniej restrykcyjna dla użytkownika, dodał. Parlament Europejski poparł wczoraj projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczący internetu. Europosłowie byli mocno podzieleni w tej sprawie. Z Polski przeciwko przepisom było PiS, natomiast europarlamentarzyści PO głosowali za projektem. W Poznaniu rozpoczęło się zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy. Do Poznania przybył przewodniczący Konferencji Episkopatów z 45 krajów Europy. Gospodarzem spotkania jest ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatów Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Gościem wydarzenia był dziś premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef rządu wskazywał, że Kościół narodził i ochronił polską państwowość. Papieskie pozdrowienie do uczestników kongresu przekazał pisemnie watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Pietro Parolin. Sześciu sędziów Sądu Najwyższego wstrzymało się od orzekania i oświadczyło, że usunięcie ich z urzędu sędziego oraz wysłanie w stan spoczynku następuje wbrew prawu, poinformowało Biuro Prasowe Sądu Najwyższego. Wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów niezawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Podczas spotkania prezydentów z 13 krajów Unii Europejskiej na Łotwie prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie solidarności między państwami, na przykład w kwestiach energetycznych, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Polski prezydent wraz z USA i Manipolem państw europejskich uczestniczył dziś w spotkaniu tzw. grupy Arenionos w pałacu Grundare. Głównym tematem rozmów prezydentów były zagrożenia dla bezpieczeństwa, pokoju i stabilności w Europie. Litwa jest dla Polski ważnym sojusznikiem. Dobre relacje są utrzymywane na najwyższym poziomie, oświadczył w Wilnie szef NAZ Jacek Czaputowicz. Politykę złożył dziś swoją pierwszą oficjalną wizytę na Litwie. Spotkał się z prezydentem i premierem tego kraju oraz szefem litewskiej dyplomacji. Tematem jego rozmów była współpraca polsko-litewska oraz zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa. Polski minister uczestniczył też m.in. w otwarciu nowej siedziby ambasady RP na Litwie. Wydalona ze strefy Schengen Ludmiła Kozłowska, szefowa kontrowersyjnej Fundacji Otwarty Dialog, wzięła udział w niemieckim Bundestagu w wysłuchaniu na temat łamania praworządności na Węgrzech i w Polsce. Kozłowska przebywa w Berlinie na zaproszenie niemieckich władz. W Bundestagu mówiła, że polska demokracja zmierza ku upadkowi. Według doktora Krzysztofa Kaneckiego, prezesa Rady Rzeczypospolitej, władze Niemcy zapraszają Ukrainę do Berlina, próbują podważyć autorytet Polski na arenie europejskiej. Przede wszystkim w krajach Europy Środkowej jest to nadal narzędzie presji na nasz kraj, dodał. Polska będzie przeciwko ewentualnym sankcjom wobec Węgier. Nasz kraj, jak oświadczył MSZ, z niepokojem obserwuje decyzję Parlamentu Europejskiego popierającą wniosek o uruchomienie artykułu 7 Traktatu Unijnego przeciw Węgrom. Resort podkreśla, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma suwerenne prawo do dokonywania reform wewnętrznych, jakie uznawa właściwe. Według MSZ działania wymierzone przeciw państwom członkowskim służą jedynie pogłębieniu podziałów Unii Europejskiej, zwiększając brak zaufania obywateli do instytucji europejskich. Redemptoryści świętują 25-lecie pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w
Polskie, trochę włoskie w Kazachstanie. Przez ponad dwie dekady głoszą tam Słowo Boże, udzielają sakramentów oraz przejął kult Matki Bożej nieustającej pomocy. Pragnący tytułu polscy siatkarze odnieśli drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata organizowanych przez Bułgarię i Włochy. W swoim drugim meczu w grupie D biało-czerwoni pokonali Bernie pod Amerykańczyków 3-0. Pierwszy set zakończyli wynikiem 25-14, drugi 25-12, a trzeci 25-15. Był to skrót z najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pięciu braci w powstaniu. Zabiegi o uhonorowanie braci porackich, którzy wzięli udział w powstaniu warszawskim, rozwijają się o brak dokumentów. O trudnej batalii o upamiętnienie bohaterskich losów rodziny czytam w naszym dzienniku. Twardo stawiane warunki nie pozwalają na import tanich wynagrodzeń z Filipin czy innych krajów azjatyckich. Nasz dziennik rozmawia z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą. Związek zajmie się sprawą imigrantów spoza państw Unii Europejskiej przerzucanych do pracy w Polsce przez dziwne agencje. Zgrzyt w interesach. Wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii to poważne wyzwanie także dla polskich przedsiębiorców. Państwo to jest trzecim rynkiem zbytu dla naszych towarów, drugim najpoważniejszym odbiorcą artykułów rolno-spożywczych. W ogrodzie Stwórcy dodatek przyrodniczy dla dzieci. Co szczególnego znajdziemy w Narniańskim Parku Narodowym oraz jak zrobić jesienną mozaikę. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.